Skup się na swoim oddechu. Obserwuj swoją klatkę piersiową. Wdech. Klatka unosi się. I wydech. Klatka opada. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Poczuj, jak całe twoje ciało rozluźnia się. Wdech. I wydech. Pozwól, aby twoja głowa wyciszyła się teraz. Skoncentruj całą swoją uwagę na sercu. Przenieś teraz cały swój oddech do serca. Za chwilę wyruszymy w podróż, w której spotkasz się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Twoje wewnętrzne dziecko czeka, abyś je uwolniła. A teraz, gdy policzę od 1 do 5, wrócisz pamięcią do momentu, kiedy pierwszy raz poczułaś taką ogromną złość. 1, 2, 3, 4. Już prawie tam jesteś. 5. Wracasz do momentu, kiedy pierwszy raz poczułaś ogromną złość. Złość, której nie mogłaś wyrazić. Złość, która napięła całe twoje ciało. Pozwól sobie ją poczuć. Pozwól sobie poczuć tą złość. Sprawdź, w którym miejscu ona się znajduje. Może jest w twoim brzuchu? Może w klatce piersiowej? A może w gardle? To jest ta złość, która skumulowała się w całym twoim ciele i chce wyjść na zewnątrz. Po prostu pozwól jej na to. A teraz oczyma wyobraźni. Widzisz siebie sprzed lat. W tych ogromnych emocjach, wtedy, kiedy tak bardzo czegoś chciałaś i tego nie dostałaś, wtedy, kiedy ktoś próbował przekroczyć twoją granicę albo kiedy ją przekroczył, a ty nie mogłaś nic zrobić, chciałaś się bronić,
ale nie umiałaś. Przypomnij sobie tę sytuację, w której złość ogarnęła całe twoje ciało. W jakim pomieszczeniu się znajdujesz? Kto jest z tobą? Jaka sytuacja wywołała twoją złość? Przypomnij sobie teraz, ile mogłaś mieć lat? Wdech i wydech. I już jesteś tam. Obecna, tak jak wtedy. Odczuwasz wszystkie emocje, które wtedy odczuwałaś. A teraz ty, dorosła, pojawiasz się w tej scenie. Pojawiasz się i patrzysz na siebie maleńką. Obserwujesz, jak wyglądało twoje ciało, jak wyglądała twoja twarz, czego tak bardzo chciałaś i czego nie dostałaś. Spójrz na swoje wewnętrzne dziecko. Spójrz na nie tak, jak chciałaś, żeby patrzyli na ciebie rodzice. Przypatrz się jej uważnie. Co ona czuje? Czego ona chce? O co tak głośno woła? Może chce bardzo głośno krzyczeć, ale nie może. Może chce tupać nogami, ale ktoś lub coś jej nie pozwala. Może chce rzucić się na podłogę. Ale tak przecież nie wypada. Chcę, żeby ktoś ją usłyszał, żeby zobaczył, jak bardzo jej jest źle, jak bardzo cierpi, jak bardzo potrzebuje uwagi i akceptacji. Ty, dorosła, jesteś tam po to, żeby dać sobie maleńkiej to, czego potrzebujesz. A teraz spójrz na swoje wewnętrzne dziecko. Spójrz jej prosto w oczy i powiedz: masz prawo tak się czuć. To w porządku, że czujesz złość. To całkiem normalne w tej sytuacji. Masz prawo do swojej złości. Masz prawo ją wyrażać. Masz prawo o niej mówić. Masz prawo ją czuć.
Twoja złość ma Cię chronić. Ma pomagać Ci postawić granice. To w porządku, że tak się czujesz. Wdech i wydech. Spójrz na reakcję swojego wewnętrznego dziecka. Co ona teraz robi? Czy patrzy na ciebie? Czy spuściła głowę? A może chce cię przytulić? Pozwól jej na te emocje. Pozwól jej tak, jak zawsze chciałeś, żeby tobie pozwolono. I teraz powiedz do niej: to w porządku, że się złościsz. Ja i tak jestem przy tobie i zawsze przy tobie będę. Nigdy cię nie zostawię. Nawet jak będziesz się złościć, nawet jak będziesz się frustrować, nawet jak będziesz tupać nogami, jak będziesz krzyczeć, ja zawsze będę przy tobie. Zawsze możesz liczyć na moje wsparcie. Kiedy tylko będziesz potrzebować pomocy, ja będę. Masz moją miłość. Masz moją uwagę. Masz moją pełną akceptację. Jestem tu dla ciebie. Przejdziemy przez to razem. Pokażę ci, że nawet kiedy się złościsz, możesz czuć się bezpieczna. Od dzisiaj ja się tobą opiekuję. Możesz na mnie liczyć. Kiedy będzie ci źle, możesz na mnie liczyć. Kiedy będziesz potrzebować pomocy, ja jestem tutaj przy tobie, bardzo blisko. Widzę cię, słyszę cię, po prostu jestem. Zobacz, czy coś zmieniło się w obrazie. Jak wygląda teraz scena? Co robi twoje wewnętrzne dziecko? Może przytula się do ciebie? Może pierwszy raz zostało usłyszane? I wzrusza się. Zastanów się teraz, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć swojemu dziecku. Daj sobie czas. Powiedz jej to, co ona potrzebuje usłyszeć.
Powiedz jej to, co czujesz. Wdech i wydech. Teraz powoli będziemy się zbliżać do końca naszej podróży. Zapytaj się swojego wewnętrznego dziecka, co mogę dla ciebie zrobić. I posłuchaj, co ma do powiedzenia. Kiedy usłyszysz odpowiedź, obiecaj jej, że to zrobisz. I kiedy będziecie gotowe, pożegnajcie się ze sobą, tak jak obie tego chcecie. Ona już wie, że może na ciebie liczyć. Czuję się bezpieczna. Podziękuj swojemu wewnętrznemu dziecku za tą podróż. Teraz wróć uwagą do swojego ciała. Zobacz, czy coś się zmieniło. Zobacz, jak się czujesz. I gdy policzę od 1 do 5, będziesz tu i teraz. Będzie ci dobrze i przyjemnie. I przeniesiesz wszelkie pozytywne skutki tej sesji do codziennego życia. 1, 2, 3. 4 i 5. Jesteś tu i teraz. Otwórz oczy, rozejrzyj się i przenieś wszelkie pozytywne skutki tej sesji do codziennego życia. Dziękuję.